Moje marzenie się spełniło. Soplówka jeżowata, ale to nie jedna. Zobaczcie, jaka jest różnica między soplówką bukową a soplówką jeżowata. Tu widzicie takie po prostu długie kosmyki zwisające w dół. Zobaczcie, pięknie wygląda ta soplówka. Takie soplówki jeżowate można hodować. Ale tu mamy w naturalnym środowisku. To jest coś niesamowitego, jak ten grzyb pięknie wygląda. Ale teraz wam pokażę kolejny. Przejdziemy tam troszkę dalej. Jak widzicie. Tutaj macie tą drugą soplóweczkę. Zobaczcie, no pięknie wygląda ta soplówka. Jest niesamowita. Uwierzcie mi, nie liczyłem na nią. Schodziłem ten las. Wiele razy bardzo dużo było soplówek. Bardzo dużo było soplówek bukowych, ale jeżowatej nie spotkałem. Ale to nie jest ostatnia. Zobaczcie, tam jest kolejna. Dwie już obumarły. No coś niesamowitego. I zobaczcie teraz tutaj. Jeszcze też tutaj kolejna. Tak wyglądają soplówki jeżowate. Polecam zobaczyć mój film z soplówką bukową. Jako porównanie. Zobaczyć różnicę. Jeszcze wam to pokażę z dalsza. Zobaczcie teraz, jak to po prostu wygląda. No coś wspaniałego. Dobra. Będę kończył. Do usłyszenia. Cześć, pa.